Cześć, witam Was ponownie. Tym razem powiem Wam o produktach, które miałam okazję tutaj w Polsce wypróbować dziecięcych, gdyż no, przywiozłam niektóre produkty ze sobą, ale nie chciałam tego wozić za bardzo, także powiem Wam, będzie o pieluchach, będzie o chusteczkach itd., itd. Kilka tylko produktów. Zacznę może od takich mat, podkładów do przebierania. I ja tam w Anglii kupuję Pampersa i one kosztują chyba za 12, kosztuje bodajże 4 funty. Ja po prostu uwielbiam te podkłady, gdyż są one no, są bardzo wygodne. Nie dość, że można właśnie schować do torby ze sobą i można przebierać dziecko gdziekolwiek, ale one są właściwie takie jednorazowe. Nie jednorazowe, ale są jednorazowe, no nie jednorazowego użytku, źle mówię. Wielorazowe, ale są one do... można je wyrzucać po prostu jak nie wiem, dziecko nasika, czy zrobi kupę przy przebieraniu i one wyglądają w ten sposób, że z jednej strony jest taka jakby cerata, a z drugiej strony jest miękkie i tutaj na tą stronę się kładzie dziecko. One są takie dosyć duże i te wkłady kupiłam w Rossmanie, one są jakieś niemieckiej firmy Baby, nie wiem, chyba niemieckie są, to jest wszystko po niemiecku, Baby Dream. Został mi tutaj jeden właśnie wkład. Bardzo polecam takie wkłady, są one naprawdę bardzo wygodne i nie pamiętam, ile kosztowało, to jest 10 sztuk w takim opakowaniu. Następnie powiem teraz o żelu do mycia ciała i włosów. Kupiłam HIP, ktoś mi kiedyś polecił, właśnie mówi, że ktoś mi mówił, że jest on właśnie bez oleju mineralnego, stworzony, aby zminimalizować ryzyko alergii, bez parabenów itd., itd. Jest bardzo delikatny, jest od pierwszego dnia życia dla niemowląt i powiem Wam tak, że w porównaniu do tych, których używam w Anglii, on się troszeczkę bardziej pieni. Przepraszam bardzo. On się troszeczkę bardziej pieni i no nie wiem, niby jest właśnie, ja się tak zupełnie nie znam na wszystkich właśnie tych składnikach, ale ktoś mi mówił właśnie, że to ta marka ma właśnie dosyć dobre składy, HIP. I on chyba kosztował 18 zł, jest bardzo, bardzo wydajny, powiem Wam, że naprawdę dużo nie zużyliśmy, chyba, nie wiem, tyle może przez 2 tygodnie i biorę go na pewno ze sobą do Anglii. Następnie wypróbowałam chusteczki. Chusteczki również kupiłam w Rossmanie, te były Tami, My Baby, Cotton i tutaj właśnie wyglądają one tak. Były około 5 chyba złotych, także cena super. Są właśnie bez parabenów, alkoholu, sztucznych olejów i silikonów. Są dosyć dobrze nawilżone. One bardzo mi podeszły. Jedyna rzecz, która mi nie podeszła, to one mają taki, mówią, delikatny zapach. Mają super, dla mnie zapach jest super, ale jak mówię, że dla mnie wszystkie naturalne, wszystko, co jest naturalne, nie powinno tak silnie pachnieć. I one są takie, i widzę, że to jest perfum właśnie w składzie, także gdyby nie ten perfum, chusteczki byłyby super. Drugie chusteczki spróbowałam, mój tata chyba kupił bodajże w Biedronce firmy Dada i one są właśnie bezzapachowe, ultra sensitive, 100% czystej bawełny, bez parabenów i PEG, z naturalnymi olejami, naturalnie biodegradowalne i powiem Wam, że te chusteczki są dosyć dobre. Nie sprawdzałam tutaj wszystkich jakichś tam składników, no ale właśnie nie ma jakiegoś takiego sztucznego zapachu, są dosyć dobrze nawilżone, ale powiem Wam, że te są troszeczkę lepiej nawilżone. Także to jeśli chodzi o to i teraz powiem o pieluchach, które tutaj wypróbowałam, gdyż mój tata, najpierw mieliśmy tutaj, oni kupili nam Pampersy, zanim przyjechaliśmy, złożyliśmy te Pampersy i mój tata później kupił tutaj takie pieluchy Dada, również chyba w Biedronce i te, powiem Wam, to są dwójki, zostało nam aż tyle, gdyż musieliśmy zmienić na drugie, gdyż ona, nasza maleńka tutaj urosła. I te pieluchy są taki fajny, mają dosyć wzór, ale jedyne co mi tutaj nie pasuje, one czymś silnie takim jakimś albo plastikiem, albo klejem jakimś tutaj pachnie. I to jest chyba tutaj zaraz przy tych tutaj rzepach. I one właśnie, tak, to mi tak nie za bardzo też podeszło. Niestety pielucha nam przeciekła w nocy i wtedy stwierdziliśmy, że musimy kupić trójki. Również na przykład Pampersy nam wcześniej nie przemakały, ale mówię, nie wiem, czy to dziecko tyle sika, czy nie wiem co. Ale mówię, ogólnie pieluchy nie są, powiem Wam, nie są złe. Jest tutaj napisany komfort do 12 godzin suchości, przez pana noc. Tutaj bym się... No chyba, że one były po prostu za małe i ona gdzieś tam jej bokiem poleciało, dlatego jej przeciekły. Ale ogólnie nie są złe, jedynie ten zapach właśnie takiego kleju albo
Wydaje mi się, że to jest klej. Drugie pieluchy, które próbowaliśmy, skoczyliśmy trójki, właśnie nie chcieliśmy dużego opakowania wkładać, gdyż wiedzieliśmy, że zaraz wyjeżdżamy. To są też Baby Dream, w Rossmanie kupione. To są trójki i one są, wyglądają tak, są dosyć cienkie, dlatego też nam pieluszka wczoraj czy dzisiaj nam przeciekła. Są one dużo większe, fajny wzór. Nie pachną jakoś tak źle, ale na przykład pampersy moim zdaniem w ogóle nie pachną takimi jakimiś sztucznymi klejami i tak dalej, i tak dalej. Także mówię, te są dosyć cienkie i dlatego chyba nam właśnie też przeciekły. No ale mówię, tutaj to jest to, co po prostu tutaj wypróbowałam w Polsce i to by było chyba na tyle. Także chciałam się z Wami podzielić po prostu, co dla maluszka tutaj, jakie rzeczy właśnie kupiłam z takich, jeśli chodzi właśnie o przebieranie, pieluchy i tak dalej, i tak dalej, i myjące rzeczy. Kupiłam jeszcze dla dziecka, kupiliśmy tutaj dużo takich na przykład książeczek polskich i tak dalej. Jeśli macie ochotę zobaczyć właściwie te rzeczy, to dajcie znać, może zrobię taki haul właśnie z tym, co kupiłam dla dziecka tutaj w Polsce, ale mówię, to są takie rzeczy, które właśnie, jeśli chodzi o, nie wiem, kosmetyczne, coś takiego. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia.